Cześć wszystkim, to jest kolejny odcinek tego cyklu, który nazywa się Wyzwanie. Dzisiaj jest przeddzień pierwszych zawodów, które odbędą się w Siedlęcinie. Nie byłem tam nigdy. Nie mam pojęcia, czego mogę się spodziewać. Wiem, że jest tam jakiś tor motocrossowy. Postaram się porozmawiać z Maćkiem Brawatą, Patrycją Komko, jeśli się uda. Wiem, że oni mają mnóstwo pracy przed takimi zawodami. Patrycja Komko i Maciek Brawata to są osoby, które są odpowiedzialne za te zamieszanie, krótko mówiąc w cudzysłowie oczywiście. Z Maćkiem Brawatą chcę porozmawiać o tym, jakie są zasady w cross country, bo wydawałoby się, że wszystko jest proste i łatwe, a jednak widzę, że jest mnóstwo, kurczę, no nie chciałbym powiedzieć niewiedzy, ale no tak to muszę nazwać, niewiedzy po prostu, w tym na jakiej zasadzie się odbywają zawody cross country. Pędzę na Jelenią Górę. Plan jest taki, że staram się jechać na 100 od samego początku. Najwięcej, jak się da, zapamiętać z koła zapoznawczego. Koło zapoznawcze ma tak naprawdę dwa zadania, żeby się troszkę rozgrzać, żeby spiąć ręce. Wiadomo, że sędziowie nie chcą tego, żeby ogniem tam jeździć. Często zawodnicy są tak nabuzowani, że na tym kole zapoznawczym tracą około 30% energii, to mają młodzi zawodnicy takie coś, że są tak nabuzowani, że po prostu na tym kole zapoznawczym chcą przejechać wszystkich, wręcz nawet po kołach, po plecach. Więc tak jak mówię, koło zapoznawcze ma cel taki, żeby zapamiętać jak najwięcej z trasy i znaleźć sobie tą swoją ścieżkę, szukać tych miejsc, które są trudne. Już mogą być takie, bo wiadomo, cross country zawody mają pewną rangę i tam jakichś elementów bardzo trudnych nie ma. One są trudne wtedy, kiedy tam zaczyna się korkować, więc ta główna linia jest zajęta, wtedy trzeba szukać miejsca, żeby ominąć to. No więc po to jest to koło zapoznawcze, że ewentualnie, i to daje też doświadczenie, że na kole zapoznawczym już widzimy, gdzie może być problem. Te dwie rzeczy. Przejechać, zapamiętać trasę, troszkę spiąć te ręce, gdzie oczywiście możliwe i gdzie tam nie narobimy bigosu. I potem przed startem te ręce nam odpuszczą. Dobrnęliśmy już do tego kulminacyjnego momentu, czyli pierwsza runda w Siedlęcinie. Na krótką rozmowę poprosiłem o Maćka Brawatę, ojca i można powiedzieć założyciela tego całego zamieszania, bo jest ojciec i matka, tak? Tak, tak, matka, Patrycja Komko. Patrycja Komko i Maciek. Mamy dzieci, mamy iPhone'a. Tak, poprosiłem Maćka, żeby wytłumaczył, na czym polega pomiar czasu w zawodach cross country i Maciek pokrótce opowie, jak wygląda uruchomienie zegara, jak wygląda liczenie poszczególnego zawodnika i jak w ogóle wygląda liczenie czasu na zawodach cross country iPhone. Sprawa jest bardzo prosta. Wbrew pozorom nie jest to tak, jak większość zawodników przypuszcza, czyli nie ma czasu, że tak powiem, zmiennego przy starcie. Chodzi o to, że zegar zawodów uruchamiany jest przy starcie pierwszej linii i ten czas już leci dla kolejnych linii, które są wypuszczane w późniejszym czasie. Mam pytanie, czy ten zegar startuje w momencie, kiedy przejedzie pierwszy zawodnik przez zegar? Nie. Zegar jest włączany, to jest dosyć umowne, to znaczy tak, mamy ustalone z chronometrażem godzinę startu, prawda? Czyli dajmy na to, ruszamy o godzinie 12, startuje pierwsza linia i w tym momencie tutaj akurat w chronometrażu pan odpowiedzialny za pomiar czasu włącza guzik, że tak powiem, obrazowo. I w tym momencie startuje czas całego wyścigu, czyli również tych zawodników, którzy stoją w kolejnych liniach. Dlatego nie możemy się porównywać, czyli jeżeli na przykład klasa E1 startuje z pierwszej linii, klasa E3 startuje z trzeciej linii,
to nie porównujemy wyniku końcowego klasy E3 z E1, ponieważ klasa E1 miała bonus w postaci co najmniej 2 minut, bo wystartowała 2 minuty wcześniej. Dokładnie, a tak się często dzieje, że zawodnicy patrzą i mówią, kurczę, on zrobił więcej kółek. Dokładnie. Wiadomo, że ranga i szybkość tego zawodnika jest inna, dokładnie, ale nie do końca tak jest. Mają fory większe, krótko mówiąc, tych ilości kółek. I jedynym odstępstwem od tej sytuacji w naszym przypadku jest klasa Sherco Gold Cup, gdzie mamy, że tak powiem, zbieraninę zawodników z różnych klas, z różnych kategorii startujących na motocyklach Sherco i musimy zrobić wspólną klasyfikację dla nich wszystkich, prawda? I robimy sobie to w ten sposób, że wybieramy po prostu na przykład z wszystkich okrążeń zawodników 4 najlepsze okrążenia każdego zawodnika, prawda? Czyli resetujemy jakby te okrążenia, które są, że tak powiem, niewspólne. Czyli jeżeli na przykład najlepszy zawodnik, dajmy na to, zrobił 8 okrążeń, to bierzemy 4 okrążenia najlepsze z każdego zawodnika, który bierze udział w tej klasyfikacji Sherco Gold Cup. Czyli jeszcze raz, żeby było jasne, nie ma czegoś takiego jak klasyfikacja generalna w zawodach cross country ze względu w sumie na prymitywność pomiaru czasowego. Dlatego między innymi bardzo chętnie robimy, znaczy jest to bardzo dużo trudniejsze w organizacji, dlatego też tak mało jest tych imprez tego typu w Polsce, jak enduro czy też enduro sprinty, prawda? Coraz bardziej popularne, bo tam wszystko jest wymierne, tam zawodnik, każdy jedzie określoną liczbę okrążeń i wtedy rzeczywiście w porównywalnych warunkach, oczywiście terenowych, tak, czasowych, możemy zrobić klasyfikację całościową, generalną klasyfikację. Jeszcze jest coś takiego jak pojęcie limitu czasu, bo jest teraz tak, mamy na przykład zawody, jest napisane, zawody trwają 1,5 godziny, tak, ale jest napisane limit 2 godziny, czyli jak to rozumieć, ten limit dwugodzinny? To znaczy tak, no jeśli dobrze rozumiem, o co Ci chodzi, to tak, główny wyścig trwa 1,5 godziny, prawda, i teraz jeżeli ostatnie okrążenie rozpoczniemy przed upływem tej 1,5 godziny, załóżmy 10 sekund przed kliknięciem czasu 1,5 godziny wyścigu, to mamy jeszcze prawo ukończyć to ostatnie okrążenie, jeżeli zmieścimy się w określonym przez organizatora limicie czasu na to ostatnie kółko. Zazwyczaj jest to między 15 a 20 minut, w zależności od średniej długości czasu okrążenia. Mm-hmm. Tak to wygląda. Okej, okay, rozumiem. No chyba wszystko wyjaśniliśmy. Czyli żeby zreasumować, chodzi po prostu o to, że nie porównujcie się, jeśli wasz kolega na przykład jedzie z wami w tej samej turze wyścigu, ale startuje w innej kategorii i on startuje na przykład za wami, prawda, 2-3 linie, czy choćby 1 linię, ten wynik nie będzie identyczny. Można sobie to policzyć, owszem, tak, to też nie jest do końca, że tak powiem, takie no uczciwe, ale możemy wziąć pod uwagę czas, który dzielił na przykład pierwszego startującego, a tego drugiego startującego, ten czas, który ich dzielił pomiędzy startem. I, że tak powiem, temu doliczyć tą wtedy minutę, którą... Tak, no, tak. I to wtedy. Ale to jest też szacunkowe i orientacyjne. Szacunkowe, dokładnie. No nie ma takiej możliwości, żeby zrobić klasyfikację generalną w takich zawodach. Mhm. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze możliwość porównywania się do linii, jeśli ta linia faktycznie startuje z flagi. To wtedy ta linia może się porównać. Jeżeli startujemy z jednej linii, na przykład jest taka sytuacja, bo się zdarza, że 2-3 klasy startują z jednej linii, zazwyczaj te mniej liczne, to jak najbardziej, bo to wtedy ten wyścig rusza razem, prawda? Czyli... Pod warunkiem, że nie idzie za sędzią start, dokładnie, za flagą, dokładnie, bo też się takie starty zdarzają, one są tak, coraz częstsze. To jest jeszcze inna sytuacja, takie coś też praktykujemy, ale jest to jakiś kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a wymiernością wyścigu, znaczy wyników. Bo często się niestety zdarzają, znaczy niestety, stety, takie sytuacje, że mamy wąskie trasy po starcie, są różne uwarunkowania terenowe, no i tam niestety często jest tak, że po prostu nie możemy puścić razem na przykład 100 zawodników z jednej linii, bo to jest niewykonalne fizycznie, bo by się po prostu, że tak zacisło, powiem, zacisnęło gardło na pierwszym zakręcie. Dlatego są takie sytuacje, że rzeczywiście się wypuszcza zawodników z chorągiewki co kilkanaście sekund, czy nawet co kilka sekund, żeby oni startowali jeden za drugim. Wtedy zazwyczaj przyjmuje się taką zasadę, że klasyfikacja z poprzedniego wyścigu decyduje o kolejności ustawiania startu, ich do startu. No, okay. Tak to jest mniej więcej uczciwie zrobione. Chyba wyczerpaliśmy temat mierzenia czasu całkowicie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to proszę pisać. Jasne. Warto też, jeśli ktoś chce się z kimś innym porównać, można sobie wziąć tak. Przede wszystkim czas najlepszego okrążenia, który zawsze jest podany w wynikach.
Można też średnią sobie wyliczyć. No jest oczywiście możliwość porównania się z innymi zawodnikami, ale nigdy to nie będzie tak w 100% obiektywny wyścig. No bo tak naprawdę każdy, czy większa część przyjeżdża po to, żeby się zmierzyć z drugą osobą, nie? To jest jakby kwintesencja. Ale generalnie mierzymy się po prostu z tymi, którzy jadą w naszej klasie. Dlatego też tak istotne jest, żeby dobrze się zapisywać do tych klas, że jeżeli mamy motocykl takiej pojemności, jedziemy w takiej klasie. Powiem szczerze, też prowadziliśmy teraz więcej klas Champion, też właśnie po to, żeby bardziej rozgraniczyć jakby zawodników tych bardziej profesjonalnych od tych całkowicie hobbystycznie jeżdżących, prawda? Dobrze, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Cześć. Kurde, nie widziałem cię 100 lat.
zawody i po zawodach. Czas na krótkie podsumowanie, bo troszkę miałem czasu na to, żeby przemyśleć to sobie, co się wydarzyło. I też czekałem na oficjalne wyniki zawodów, dlatego że wyjechałem wcześniej po pierwszym biegu tym całym. I czekałem na to, jak Czasomira już da te ostateczne wyniki na stronę. Sprawa wygląda w ten sposób, że przyjechałem na metę jako piąty. Plan był taki, żeby było pudło od 1 do 3. To się nie udało zrobić. Przemyślałem to sobie, gdzie popełniłem te błędy. Zamierzonym celem było to, żeby wystartować jako pierwszy z linii. I ten cel osiągnąłem. Natomiast popełniłem dwa błędy. Wjechałem, nie wybrałem tego śladu, który był najbardziej optymalny, można powiedzieć, tylko wjechałem w taką kolejnę, gdzie mi motocykl zassało i praktycznie dwa razy mi się to przydarzyło na całych zawodach, czyli straciłem tam gdzieś około 2 minut na jednym okrążeniu, czyli plus 4. No ale cóż, no tak to się zdarzyło. Drugi błąd, jaki popełniłem, i to jest tak, te dwa zassania, które mi się stały tam w tych kolejnach mokrych. A drugi błąd, jaki popełniłem, i tego się nie spodziewałem, bo robię w ten sposób. Jeśli słyszę, że dosyć szybko dojeżdżam, praktycznie, jeszcze wtrącę takie coś, zawody jechałem praktycznie sam. Można by powiedzieć, nie jechałem w jakimś tam duecie, nie było takiego zawodnika. Jeśli ktoś mnie wyprzedzał, to jechał dalej ogniem, może kawałeczek tam za nim pojechałem, a on był po prostu szybszy. Ale co robię? Robię w ten sposób, że jeśli słyszę, że ktoś do mnie bardzo szybko dojechał, ten silnik dosyć taki żwawy, to może nie, że staję, ale macham ręką, żeby na przykład nie będę robił nerwowych ruchów, krótko mówiąc, tylko żeby mi śmignął tam, jak widzę miejsce lewą stronę. I to się dzieje. I czy Wojtek Latała, czy Bartek Tabi, to są szybcy zawodnicy. I w ten sposób to się dzieje. Oni mi tak naprawdę nie, moich planów jakby nie krzyżują. Ja im też nie utrudniam sprawy. I tak to robię po prostu i tyle. I teraz zrobiłem taką rzecz na praktycznie ostatnim okrążeniu, gdzie podjechał ktoś do mnie, znaczy wiem kto, podjechał do mnie dosyć szybko ten silnik, usłyszałem dwusuwowy. No i ja troszkę się usunąłem na prawo, no i wyprzedził mnie mój rywal z kategorii Wojtek Antończyk. Oczywiście jechał równo, bo no i oddałem to miejsce, można powiedzieć. Jak, no, tu mogłem powalczyć. To od razu mówię, że to troszeczkę było oddane, ale jak już mnie wyprzedził, to potem właśnie wybrałem tą złą linię, bo chciałem już gonić, już kurczę, mówię, oddałem to miejsce, bo jechał za mną dosyć długi czas. Tak naprawdę wszystkie okrążenia jechał za mną i na tym ostatnim okrążeniu mnie wyprzedził. Jeszcze sobie dołożyłem to, że zassałem się w tym bagnie. No i tyle. No i piątka. Zawody fajne. Nie wiem, czy jakieś tam były problemy w tych następnych biegach. Jedyna taka uwaga, to jest coś, co się wydarzyło, to nie było naklejek. Już nawet nie chodzi o numery, ale chodzi o miejsce w linii. To jest bardzo ważne, dlatego że zauważyłem, że część osób zmieniała sobie linię, czyli stawali sobie, jako że nie, jakby każdy był anonimowy, nie mając tych numerów i nie mając tego znaczka, z której linii i jaka klasa. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo część osób albo z niewiedzy, albo z premedytacją ustawia się w linię poprzedzające na przykład maksymalnie do przodu i zyskują kilka minut na samym starcie, czyli przez zegary przyjadą wcześniej. Ale to można wykryć, bo z tego, co kojarzę, to te czasy będą wtedy krótsze do dojazdu do zegara.
Więc to wyjdzie. No i to potem jest przykra sprawa, bo wychodzi na to, że mówię, albo z niewiedzy, albo specjalnie z premedytacją ktoś to robi. To jest trudne, dlatego że to należy złożyć protest. Na ten protest mamy odpowiednią ilość czasu. Jeśli tego protestu nikt nie wniesie, to wtedy ta wygrana jest uznawana. I koniec. No ale w tym przypadku, w tej linii patrzyłem, że te czasy wszystkie się zgadzają, więc ci, którzy wygrali, wygrali uczciwie. Szacunek i... No i gratulacje oczywiście. No nic, walczymy dalej, pchamy ten wózek dalej. Dziękuję i proszę o suba, komentarz i łapkę w górę. Dzięki i do zasięgu.